Jeziorany Podcast 21. Witam Was Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek. Witam. I Andrzej Cymorek. Jędras, to jest nasz 21. podcast i to chyba szczęśliwy podcast, bo z tym samym numerem będzie grał Anthony Davis, który wczoraj, w zasadzie dzisiaj rano, jak się okazuje, został klepnięty transfer Davisa do Lakersów i dlatego się spotykamy, dlatego nagramy sobie podcast, przedyskutujemy ten temat. Jędras, jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Może przypomnijmy tylko, że w ramach transferu, to chyba wszyscy wiedzą, bo wszyscy na bieżąco są na Twitterze, na innych forach internetowych i tak dalej. Natomiast w ramach transferu do Pelikanów przeszli Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Trzy wybory w drafcie, w tym tegoroczny wybór w drafcie. W przyszłym roku zostaje wybór w drafcie u nas. Później 2022 to jest chyba wybór chroniony w pierwszej ósemce. Później tam jakieś są swapy i tak dalej, jakieś protekcje. Natomiast suma summarum, trzech grajków, trzy piki w drafcie. Co ty na to, Jędras? Podoba ci się ten transfer? Czy mi się podoba? No nie jestem, powiedzmy, no wypada mi być konsekwentnym, tak? Ja od stycznia mówiłem, że jak Anthony Davis, czy jak zawodnik klasy Anthony'ego Davisa jest do wzięcia, to okazję się wykorzystuje, niezależnie od ceny tak naprawdę. Więc no, będąc konsekwentnym, no tak, mam wrażenie, że cena jest duża, może nawet trochę zbyt duża, bo nie wiem, czy mam wątpliwości, czy była jakakolwiek inna kontroferta, która była choć zbliżona do tego, co oferowali Lakersi, więc pytanie, czy trzeba było dawać tak dużo. Niemniej, jakby nie było, no, pozyskanie tej klasy gracza drogą transferu praktycznie się nie zdarza, więc no tak, no, uważam, że to jest cena, która mimo wszystko... nawet jeżeli duża, no to jest to decyzja właściwa, tak? Trzeba było to klepnąć, jeżeli nie dało się po prostu nic więcej wynegocjować. Pamiętasz, ile czasu trwała ta cała saga od pierwszych doniesień i do momentu klepnięcia? Ile to czasu mniej więcej minęło? Pamiętasz? Ale teraz czy od samego początku jeszcze w sezonie? Ogólnie od samego początku. Jeszcze To był koniec stycznia, tak? Czyli to luty, tak, marzec, tak, nie ma, tak. No prawie 5 miesięcy by wychodziło. Prawie 5 miesięcy. Ja powiem tak, że wstępnie jestem mega zadowolony. No bo nie oszukujmy się, Anthony Davis to jest jeden z pięciu chyba najlepszych grajków ligi obecnie. Przez to, że był usadzany na ławce, mniej grał, odpoczywał i tak dalej, to być może tak się o nim mocno nie mówiło. Przez to też, że grał w Pelikanach. Nie wiem, czy wiesz, znasz taką ciekawostkę, ale Anthony Davis ma mniej followersów na Twitterze od Kyla Kuzmy. Tak, to gdzieś mi to mignęło. To się idealnie pokazuje, jaka jest różnica między grą, tak, ja. Tak, tak, tak. To doskonale pokazuje, dlaczego Anthony Davis chciał do Jeziorowców i przeczytam Ci na przykład kilka statystycznych linijek Anthony'ego Davisa z zeszłego roku. Jak zobaczyłem, ja pamiętam, że zaliczał tam niesamowite mecze w zeszłym roku w Pelikanach, natomiast jak to zobaczyłem, przeczytam. 53 punkty, 18 zbiórek, 5 bloków. 50 punktów, 15 zbiórek, 5 przechwytów, 5 bloków. 48 punktów, 17 zbiórek, 4 przechwyty. 46 punktów, 21 zbiórek. 45 punktów, 17 zbiórek, 5 przechwytów, 5 bloków. 44 punkty, 17 zbiórek, 6 przechwytów. I to nie w All-Star Game, tylko w normalnych meczach sezonu regularnego. Ja rozumiem, że szybsze tempo jest od iluś tam lat, że łatwiej się stuka statystyki, ale jak widzę takie linijki, to no mały szoczek, co? No, takie linijki to typowo szakowe, bym powiedział. Rzadko zdarza się coś takiego. Na pewno no, jest to imponujące cyferki. No, Anthony Davis, no to jest potwór, to wiemy. No i teraz, no tak jak to mówiłem już chyba w styczniu czy w lutym, no duet LeBron Davis to jest trochę jak Shaq i Kobe pod względem dominacji. Może być taki, świetnie dopasowany. No i co? No i Davis dopiero ma 26 lat, co też jest istotne. On tak naprawdę najlepsze lata powinien mieć jeszcze przed sobą, więc sytuacja naprawdę niespotykana, żeby zawodnik na takiej klasie, na tym etapie kariery zmieniał klub drogą transferu. Tam widziałem takie tweety właśnie mówiące o tym, że Shaq już miał, jak przychodził do Lakersów, już miał chyba 28 lat, jeśli dobrze pamiętam. Nie, tak? Młodszy był. Shaq był młodszy. Był? Młodszy był, tak. Czyli tak naprawdę, od czasów chyba Shaqa nie mieliśmy w drodze transferu takiego zawodnika, którego pozyskaliśmy. Mnie tylko... Zabara, ja nawet, bo Shaq był wolnym agentem. Tak. To nawet od czasu Jabara. Tak, od czasu Jabara, poprzez transfer.
Masz rację, dokładnie. Ja powiem tak pokrótce, jakie widzę plusy, jakie widzę minusy tego dealu. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że do końca nie wiemy, w jakiej formie ten deal się odbędzie, ponieważ nie minęło kilka godzin, a Wojnarowski tam ze swoim kolegą z ESPN-u podali kilka informacji takich, że nie wiadomo, w jakich ramach czasowych ten deal się odbędzie, że prawdopodobnie Anthony Davis skorzysta ze swojego trade kickera, co może mieć takie konsekwencje, że być może Lakersi nie będą mieli miejsca na trzeciego maxa i być może zamiast tam 32 milionów dolarów przy odpowiednim rozciągnięciu w czasie tego dealu, będą mieli tylko do dyspozycji 23 miliona. 23 miliony to nie jest pełny max i niewykluczone, że takie pieniądze wystarczyłyby tylko na dogranie, powiedzmy, nie jakiegoś jednego lepszego zawodnika, tylko dwóch takich roleplayerów, którzy łataliby dziury, bo no nie oszukujmy się, obecnie jak popatrzymy sobie na roster jeziorowców, to wygląda to tak bardzo biednie. No jest LeBron, jest Anthony Davis, jest Kyle Kuzma, no i w zasadzie na tym się kończy ilość zawodników, którzy są w stanie grać. Potrzebujemy jeszcze 5-6 grajków do rotacji i nawet jeżeli przyjdzie jeden max, będziemy mieli tam jeszcze chyba room exception, chyba jest taki wyjątek, prawie 5-milionowy, 4 chyba 8, więc za to jeszcze być może kogoś się uda fajnego pozyskać, ale później to już tylko zawodnicy za minima, tacy, którzy gdzie nie znajdą miejsca gdzie indziej i będą chcieli zdobyć, no, dobre pytanie, czy zdobyć tytuł w Jeziorowcach w przyszłym sezonie, nie wiem, czy to będzie takie możliwe, ale z drugiej strony mamy, kurczę, no 6 minuta musiałem to powiedzieć, mamy LeBrona i Anthony'ego Davisa, to są niesamowite podwaliny i kogo byś tam nie uzupełnił, to ten duet gwarantuje, no dużo chyba już gwarantuje, no. Dużo, dużo. No w tej chwili, no rozejrzyjmy się po lidze, w obliczu kontuzji w Golden State. Przy okazji powiem, strasznie pechowa sytuacja, cholernie mi żal i Duranta i Thompsona. No ale w obliczu tych kontuzji Warriors się wypadają prawdopodobnie z gry na przyszły rok i rozglądam się po lidze i nie widzę żadnego duetu, który by naprawdę był choć zbliżony do tego, co teraz jest w Lakers. No bo spójrzmy, najlepsze drużyny takie jak, nie wiem, na przykład Milwaukee, najlepsza drużyna sezonu regularnego, to tam jest sam Giannis w sumie, potem tam ewentualnie Middleton, Toronto, jeżeli nawet Kawhi zostanie, no to też nawet nie ma takiej drugiej opcji. No nikt z tych czołowych drużyn nie ma tak mocnej drugiej opcji, jak Lakersi, nawet nie jest blisko. Ewentualnie Houston do niedawna, ale Chris Paul niestety się starzeje i tutaj tak naprawdę no Lakersi mają dużą przewagę. A jeżeli jeszcze uda im się ten trzeci element tego trzeciego gwiazdora ściągnąć, no to będzie kolejny super team, tak? Trochę w stylu Miami sprzed lat, czy tego co Boston zrobił, chociaż Boston miał już troszkę starszych tych grajków, ale podobna zasada, więc tak jak mówisz, no to jest duża przewaga i pytanie, jak to Lakersi tylko będą potrafili wykorzystać. Dokładnie, dokładnie. Pamiętam, że bodajże Wojnar albo ktoś inny kiedyś mówiąc o transferach mówił, że w 90% przypadków transfery rozgrywają się na płaszczyźnie finansowej i to jest najważniejszą rzeczą w tych transferach, niekoniecznie wzmocnienie czy osłabienie zespołu. I tak staram się każdy deal w NBA pod tym kątem postrzegać w pierwszej kolejności. I tutaj właśnie kibice, przede wszystkim jeziorowców, zastanawiali się, dlaczego zostawili Kyla Kuzmę, dlaczego tak łatwo oddano Ingrama, który miał wyższy sufit, czy Lonzo Balla, który przecież mógł się rozwinąć na niesamowitego grajka. No i tutaj odpowiedź jest prosta, no to były przede wszystkim pieniądze, tak? Kyle Kuzma ma bardzo niski kontrakt, on nie wiem, czy w tym sezonie zarobi 2 miliony dolarów, chyba nawet nie, i ten kontrakt jest jeszcze ważny przez 2 czy 3 sezony i to są naprawdę śmieszne pieniądze, ponieważ był wybierany bardzo, bardzo nisko. Natomiast Lonzo Ball i Brandon Ingram te kontrakty mieli dużo wyższe, w związku z tym, że byli wybierani w top chyba 3 draftu, jeśli dobrze pamiętam. I dlatego, jeżeli zespół ma do oddania trzech zawodników, to w kontekście pozyskania poprzez wakacje jakiegoś tam maksa, powiedzmy, to dlatego warto było oddać Ingrama i Lonzo Balla, żeby sobie wyczyścić przy okazji to salary. I no właśnie, tylko jak z tym wyczyszczeniem salary, jak to teraz wyjdzie, to się dopiero okaże na dniach. Natomiast ten aspekt finansowy, myślę, że odgrywał tutaj dużą rolę. I no z jednej strony, no ja będę tęsknił za tymi grajkami, ale no nie oszukujmy się, to myślę, że warto było ponieść taką cenę. Znaczy, na pewno łatwiej było wykonać, dopiąć ten deal z Ingramem i z Bolem niż z Kuzmą, tak jak powiedziałeś, ze względów finansowych. Tutaj trochę boli Luol Deng i te jego 5 milionów, które tkwi w
w salary, bo gdyby tego nie było, to Lakersi mieliby troszkę więcej elastyczności i nie trzeba by było tak działać. Natomiast też kwestia taka, że zapewne Pelikany sądzę, że wolały te nazwiska, wolały Ingrama i Lonzo Bola, obaj są młodsi od Kuzmy. No, myślę, że też mają nieco większy potencjał. A Kuzma od początku grał w zupełnie inną grę niż pozostali młodzi. Wystarczy spojrzeć na Twittery, Instagramy i wszystkie jego zdjęcia z Ginny Bass, z Indorabis. On od razu się tam wiedział z kim skumplować, skumał się z LeBronem. To jest gość, który wie na czym polega ten biznes. I ja uważam, że to też nie było bez znaczenia, że on zarówno na parkiecie, jak i poza parkietem świetnie się dopasował do Hollywood, do LA. I Lakersi też po prostu myślę z tego względu chcieli go zatrzymać. Natomiast tak jak mówisz, no, względy finansowe też na pewno miały tutaj dużo do gadania. Kuzma ma bardzo niski kontrakt. No dawaj. Jedna rzecz, o której też się nie mówi, bo ja generalnie wolałbym zatrzymać oczywiście Bola, wolałbym zatrzymać Ingrama od Kuzmy. Natomiast jeden taki szczegół, Kuzma jest z całej tej grupy młodych graczy Lakersów najzdrowszy, że tak powiem. On najmniej opuszczał mecze, jest najbardziej wytrzymały. Do tej pory zarówno Hart, jak i Ball, jak i Ingram mieli dużo większe problemy zdrowotne. I tu też jest jakiś taki mały plusik w tym wszystkim, że akurat ten Kuzma akurat pozostał. No i myślę, że on fajnie fituje, bo jednak to jest gość, który jest skorerem. Potrafi punktować seryjnie i myślę, że sobie świetnie poradzi nawet jako uzupełnienie na obwodzie. Jest chyba najsolidniejszą opcją na obwodzie, chociaż miał taki moment w tym sezonie, gdzie mu naprawdę wybitnie nie szło. Natomiast myślę, że no właśnie, nie wiem, czy widziałeś raporty tutaj z wakacji. Kuzma trenował pod bokiem trenera personalnego trenera od nauki rzutu. Więc myślę, że to też powinno zaprocentować. I tak sobie myślę, że Kuzma od samego początku, od kiedy jest w Jeziorowcach, to jest gość, który ma takie nastawienie, idzie na całość. Tak? On nie zadowala się tym, że został wybrany w drafcie, on nie zadowala się tym, że udało mu się wywalczyć miejsce w rotacji. To jest gość, który wierzy w siebie, bardzo wysoko ceni swoje umiejętności, bardzo wysoko sobie podnosi poprzeczkę i być może ma pewne ograniczenia, które widać i tak dalej, ale z drugiej strony fajne w nim jest to, że się nie boi, że atakuje. No i kto wie, no być może czeka go sezon taki, w którym pokaże wszystkim, że będzie takim objawieniem, tak? No ja mam nadzieję, bo ten sezon trochę był rozczarowujący w jego wykonaniu. Ja miałem dużo lepsze zdanie o nim po tym debiutanckim. W pierwszym sezonie. Nawet bym wtedy dyskutował, czy nie wolałbym go od Ingrama. Natomiast ten sezon, no były kwestie, które się poprawił, ale przede wszystkim pogorszył się rzutowo. Duży regres w rzutach za trzy. Chociaż w sumie tutaj chaos był w całym zespole, więc jest nadzieja, że to też była kwestia kiepskiego otoczenia, kiepskiego systemu, innych zawodników, którzy psuli spacing. To, że on, tak jak mówiłeś, pracował z trenerem rzutowym, tym takim w sumie znanym, tym lethal shooterem, który też między innymi z Caldwellem Pope'em pracował w trakcie rozgrywek, po czym KCP zanotował progres, a ostatnio nawet z Anthony Davisem ponoć też pracował, ten sam gość. To jest duży plus. Mam nadzieję, że to przyniesie rezultat. Tak samo jak podobno Kuzma miał z Artestem, zdaje się, pracować. Tak, 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 tak. Więc to są wszystko, no to są bardzo medialne ruchy z jego strony, ale też bardzo pozytywne, że przede wszystkim gość dostrzega problemy w swojej grze. Bo to, że ma się luki, okej, ma duże luki, ale to, że je widzi i nad nimi pracuje, to jest też duży plus. No i faktycznie powinien dużo zyskać na obecności dwóch gwiazd teraz, kiedy będzie miał pewnie mnóstwo dobrych pozycji. Liczę na progres w jego wykonaniu, jak najbardziej. Ja tak jeszcze z plusów, które staram się dostrzegać poprzez ten transfer, to tak jak uwielbiam Lonzo Bola, tak miałem problem z jego ojcem. I z jednej strony rozumiem go jako ojca, natomiast no nie oszukujmy się, był gościem, który robił dużo złego. I tak dzisiaj w nocy zobaczyłem jego jakiś tam komentarz dotyczący tego transferu i sobie pomyślałem, taki kamień z serca mi spadł, że kurczę, wreszcie pozbyliśmy się tego problemu, jakby nie było. No tak, no, nigdy nie był to może jakiś problem pierwszego, że tak powiem, sortu, ale zawsze to jakieś tam rozpraszające w tle jego zachowanie, wiesz, atmosferę na pewno gdzieś tam było. No. Na pewno lepiej, żeby go nie było. No.
Ja myślę, że gdyby Lonzo Ball grał w każdym innym zespole ligi, LaVar Ball nie byłby problemem. Ale że grał w Lakersach, no to niestety LaVar Ball był problemem, ponieważ nawet jeżeli coś bardzo głupiego i nieistotnego powiedział, to zaraz było rozdmuchiwane. Myślę, że jak młody będzie grał w Pelikanach, to co będzie mówił LaVar Ball nie będzie nawet nigdzie publikowane, bo nie będzie, no, bo co to zmieni? No. W Jeziorenach to było, wiesz, takie dmuchanie na żar, który gdzieś tam się tlił i z tego mogło być fajne ognisko i pożar, a tutaj no, nikogo nie będzie to interesowało. I tak szczerze mówiąc, powiem ci szczerze, że patrzę na tą młodzież, która wylądowała w Pelikanach. Tam jest jeszcze Julius Randle, który, nie wiem, on ma opcję zawodnika, tak, czy tam jest team, tak. On ma opcję zawodnika, więc nie wiem, czy ją podejmie, czy nie, pewnie ją podejmie, chociaż jest dużo pieniędzy do wzięcia w tym roku, więc może, nie wiem, jak to się skończy, natomiast chciałbym zobaczyć całą tą czwórkę w Pelikanach przy Zionie. Ja bym chciał zobaczyć, jak oni się będą rozwijać i szczerze mówiąc, to chyba dla nich dobrze się stało, że wylądowali w końcu w innej organizacji, z dala od Los Angeles, z dala od tylu mediów. Myślę, że będzie im łatwiej zrobić krok do przodu. Ingram jest bardzo bliski tego kroku do przodu. Już w zeszłym sezonie miał takie momenty, kiedy wyglądał na niesamowitego grajka. Lonzo Ball chyba jeszcze więcej potrzebuje pracy. Natomiast z przyjemnością będę patrzył, jak oni się rozwijają i to dla mnie będą tacy Lakersi Beast. No, jeżeli to wypali, to spoko, jeżeli nie wypali, no to trudno. Natomiast nie wiem, no mam sentyment do tych chłopaków. No, oglądałem się ich trochę przez ostatnie lata i tak jak, nie wiem, akurat jak odchodził D'Angelo Russell, to jakimś tam problemem dla mnie to nie było, z nim jakoś tam zżyty nigdy nie byłem. Natomiast z Ingramem i z Lonzo Ballem, szczerze mówiąc, no powiem tak, nie jest mi smutno, że oni odeszli, tak? Natomiast fajnie się ich oglądało przez te lata. Pomimo tego, że częściowo zawodzili, tak? Natomiast obaj mają coś w sobie takiego, co daje wiarę w to, że to będą naprawdę fajni goście, fajni zawodnicy. Jędras, a powiedz mi, jak twoje odczucia odnośnie tej młodzieży? Będziesz tęsknił za nimi trochę? A oczywiście, że będę, oczywiście. Tak tęskniłem za Eddie Jonesem, jak tęskniłem za Nickiem Van Exelem, którzy byli ofiarami wyższych celów, że tak powiem. Oczywiście, że będę tęsknił. Myślę, że Pelikany są naprawdę super sytuacji teraz. Nie kojarzę, żeby była taka sytuacja, że zespół, który traci swoją gwiazdę w wyniku wymuszonego transferu, jest w tak świetnej sytuacji wyjściowej. Mają fajny też staff, fajny sztab. Mają rozgarniętego prezesa, generalnego menadżera, fajnego trenera. Teraz też zatrudnili, zdaje się, tam do staffu trenerskiego gościa, który pracował w Phoenix, jeśli chodzi o przygotowanie atletyczne, zdrowotne, więc myślę, że tutaj też kontuzje troszkę się ograniczy w ten sposób. Myślę, że właśnie młodzi gracze, którzy przychodzą z Lakers, będą mieli świetne warunki do rozwoju. No oczywiście tak samo Zion i ktokolwiek przyjdzie z tym czwartym pikiem, o ile ktoś przyjdzie. Więc będę na pewno śledził poczynania Pelikanów. Myślę, że bardzo fajne czasy przed nimi. No i cóż, trzymam kciuki, żeby się powodziło naszym byłym młodzikom. Naszym byłym młodym. Wiesz co, myślę, że sam Zion w Pelikanach to już jest wystarczający powód, żeby ich troszeczkę pooglądać i potrzymać za nich kciuki. Teraz dostali naprawdę dużo fajnego talentu. I no ja bardzo jestem ciekaw, jak to wszystko się tam rozwinie. Natomiast jedna rzecz jeszcze. Nie wiem, czy pamiętasz, jak był transfer Carmela Antonego do Knicksów, jak mocno Knicksi go przerżnęli, jak mieli później problem z budowaniem go i tak dużo asetów stracili, że wyszli na tym tak słabo i w sumie to do dzisiaj nie mogą się pozbierać z tego wszystkiego. I tak się zastanawiam, bo patrzę na te wszystkie ostatnie transfery, na to, kim Toronto zdobyło mistrzostwo, jaki miało skład, jak szeroki i tak dalej. I tak się zastanawiam, czy to jest tędy droga. Droga, którą obrali jeziorowcy, bo na dłuższą metę mają bardzo mały margines błędu w tej chwili, tak? Bo jasne, mają świetny duet. Być może dokoptują trzeciego maksa, być może nie. Tutaj dowiemy się tego wszystkiego, myślę, że na dniach albo może w noc draftu coś tam się wyjaśni. 21 jest draft, dobrze kojarzę?
21 Orientujesz się? albo 20, chyba 20. Teraz w Więc, czwartek mi się wydaje. tak, w czwartek, więc dużo się pewnie wyjaśni, znaczy być może się coś wyjaśni w nocy draftu, bo wtedy różne cuda się jeszcze też dzieją. I tak się zastanawiam, czy oni to wszystko ogarną, czy oni to posklejają jakoś, bo no nie oszukujmy się, no, albo no, patrząc na to, jak koszykówka się rozwinęła, patrząc na to, jak wyglądała gra Toronto Raptors w tegorocznych finałach, jaki tam był szeroki skład, że goście rezerwowi wychodzili, robili robotę i to tacy siódmy, ósmy gość w zespole, jeśli chodzi o jakość talentu. I tak sobie myślę, że ta koszykówka troszkę idzie w tym kierunku, że nie liczy się chyba już to, żebyś miał te dwie, trzy, cztery gwiazdy, bo problem polega na tym, że jak ci ta jedna gwiazda padnie, co pokazał przykład Golden State Warriors, to ciężko ci to wszystko zastąpić. Natomiast w Toronto to wszystko zagrało, bo oprócz tego, że mieli jedną gwiazdę, która świeciła mega jasno, drugą gwiazdę, która też może świeciła troszeczkę słabiej, ale Pascal Siakam zagrał niesamowite playoffy i chyba, nie wiem czy widziałeś taką statystykę, ale oni razem z Kawhiem Leonardem chyba zdobyli najwięcej punktów jako duet od iluś tam lat w historii playoffów. Co prawda dużo spotkań, dużo, no mieli jakieś tam mecze numer 7, mieli długie serie w sumie sześciomeczowe, więc trochę tych spotkań się też nazbierało. Natomiast ilościowo bardzo dużo tych punktów zaliczyli. Natomiast w Toronto podobało mi się to, że tam była mega szeroka rotacja, każdy coś wnosił do gry, tych grajków było naprawdę dużo. I nie wiem, czy tej głębi składu na sam koniec może nie zabraknąć jeziorowcom w tym sezonie. Może, oczywiście, że może. Na pewno nie mam zaufania do ekipy rządzącej Lakersami, że zrobią wszystko jak należy w kwestii obudowy składu. Natomiast wydaje mi się, że jednak obecność gwiazd dużo rekompensuje. Wspomniałeś Toronto, które rzeczywiście świetnie ten zespół zbudowało, zdobyło tytuł dzięki temu, ale weź pod uwagę, ile tam musiało się po ich myśli ułożyć, żeby do tego etapu doszło. Tam w Tak, ile sumie ruchów. choćby ten rzut Leonarda w siódmym meczu, przecież który tańczył na obręczy, gdyby to nie wpadło, to kto wie, czy Toronto nie byłoby out w drugiej rundzie. Więc no sądzę, że Masai Ujiri, który jest architektem tej drużyny, gdyby mógł mieć Anthony'ego Davisa i Kawhi'a Leonarda, to też by to wybrał wobec głębi składu. Zresztą on z tej głębi trochę zrezygnował w różnych wymianach, przecież pozyskał Gasola między innymi i tam potem troszkę brakowało też, ten skład nie był tak głęboki jak wcześniej w Jak trakcie wcześniej, sezonu. tak. Ale wiesz, na tym to w sumie polegało, że oni ileś tam lat zbierali te asety, Zgadza ileś tam się. lat się rozwijali, nie rezygnowali ze swoich pików w drafcie. Natomiast Lakersi to wszystko, co robili w ostatnich latach, to wręcz dokładnie odwrotnie się zachowywali, tak? No, raz, że musieli czyścić salary, bo podpisano Denga i Mozgowa, dlatego pozbyto się D'Angelo Russella. Później ta sytuacja z Juliusem Randlem. Także suma summarum wyszło na to, że no, pozbywali się dużej ilości asetów i w tej chwili pozbyli się ich na kolejne lata. I wiesz, no ciężko będzie tak naprawdę. Nie oszukujmy się, no te asety same się nie tworzą, tak? Poza pikiem w przyszłorocznym drafcie, który pewnie posłuży w jakimś transferze w off-season, jak znam życie, następnym, to tak, chyba że nawet w tym jeszcze go użyją, nie wiem, no być może, niewykluczone, tak? Natomiast no nie za ciekawie to się to wszystko rozwija i tak naprawdę nie wiem, jaki oni mają plan. Gdybyś mnie teraz zapytał, jak ci się wydaje, jaki oni mają plan, to poza tym, że nie mam zielonego pojęcia, kogo oni skuszą na te 23-32 miliony, w zależności od tego, ile będą mieli do zaoferowania, to poza tym, że nie wiem, kogo skuszą, to tym bardziej nie wiem, jaki oni mają plan, jeśli chodzi o budowanie tego zespołu, no bo nie oszukujmy się, tu trzeba strzelców z dystansu, tu trzeba jakiegoś rozgrywajka jeszcze, a tego nie ma. Zgadza się, natomiast no, to są Lakersi. Lakersi zawsze szli na skróty, próbowali iść na skróty, zawsze stawiali na gwiazdy w pierwszej kolejności i wszystko pod tym kątem podporządkowywali. No bo mogli sobie na to pozwolić, umówmy się, nie każda organizacja mogła i tak bardzo, czy tak chętnie przyciągała gwiazdy. Natomiast tak, no, głębi składu oczywiście, no, będzie z tym problem na pewno, natomiast no, przypominam sobie, jak było budowane na przykład Miami z LeBronem, Jamesem, Dwayne'em Wade'em i Boszem. No, było podobnie, pierwszy sezon to była masakra, jeśli chodzi o to, jak ten skład był uzupełniony.
Ale z Ale czasem. poczekaj, ale wiesz co? Poczekaj, bo tam było tak, że mieli Udonisa Haslema, Mieli Haslema. na którego znaleźli pieniądze, bo zrezygnowali z Maxów chyba ci wszyscy trzej. Dlatego znalazły się pieniądze. Plus jeszcze mieli chyba MLE, które poszło na Mike'a Millera, tak? Dobrze pamiętam? Znaczy Millera tam zmieścili, bo wzięli mniej kasy właśnie, zdaje się, jakoś tak to było. Czy Hasan A został to wypowiedziany? Millera... Nie, wydaje mi się, że Haslema, a Miller przyszedł za MLE. No No i mniejsza z tym. W każdym razie no, sens pozostaje, tak wiadomo o co chodzi. Chodzi o... No tak, no Lakersi mają Kyle'a Kuzmę na przykład, tak? Więc to taki No odpowiednik. tak. Zresztą Miller niewiele grał, bo on w tym pierwszym roku się zdaje się połamał i on nie wiem, czy on tam w ogóle na parkiet wyszedł. Więc tam w pierwszej piątce nawet wychodził Mike Bibby i Ilgauskas, którzy już tam już piąta kolumna wtedy to u nich była. Więc oni faktycznie mieli ten skład bardzo płytki. I dopiero potem dokooptowali najpierw Batiera, potem Rea Allena i jakoś to zaczęło wyglądać. Zresztą tak samo było z Bostonem, kiedy pozyskiwali Garneta i Allena, tam też przecież biegali młodzi Rondo i Perkins, którzy wtedy jeszcze niewiele znaczyli. No, ale mieli chyba Diego House'a, mieli Jamesa Posey'a, No mieli Allena chyba, tego no Allena, ale oni Boże, jeszcze od, wiesz, wtedy no. Eddie House i Tony Allen to jeszcze nie byli ci ten House i Allen, wtedy No tak, nikt ich no nie znał, tak, oni no w sumie tak. nikim dopiero zaistnieli właśnie wtedy, w tych sezonach, więc kto wie, może w Lakersach też coś zaistnieje. Zresztą ja akurat uważam, że tutaj nie będzie problemu ze znalezieniem paru takich uzupełnień składu. Myślę, że tutaj znajomości LeBrona, znajomości tutaj z Clutch Sports, bo mówmy się teraz, Clutch Sports za przeproszeniem trzyma za jaja całe LA. LeBron i Anthony Davis to przecież obaj goście Richa Paula i jakoś powiem ci, że czuję się spokojniejszy. Wolę, żeby chyba tutaj oni mieli coś do powiedzenia niż żeby decyzje wszystkie podejmował samodzielnie sztab Pelinki i Rambisa. Także mam nadzieję, że LeBron James tutaj paru kumpli sprowadzi. Paru byłych kumpli ze stajni Clutch Sports, którzy raczej nie mają co liczyć na wielką kasę. I myślę, że jakoś tą głębię składu się zbuduje. Natomiast oczywiście no, idealnie by było, żebyśmy mieli i gwiazdy, i super głębię składu, ale no, o to byłoby ciężko. Natomiast no, to przyspieszenie tej przebudowy, o której mówiłeś, rezygnacja z tych asetów, z tych młodych graczy, no to było nieuniknione w momencie, kiedy Lakersi weszli w biznes zwany LeBronem Jamesem. No James ma Tak, swoje lata tak, 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 i tak, oczywiście tak. też dla mnie idealny sposób budowy zespołu byłby taki, gdyby właśnie rozwinęli trochę tą młodzież i do niej tylko dołożyli tą jedną czy dwie gwiazdy za maksa, tak jaki był plan. Ani wyprzedawali wszystkich, no ale tak się nie ułożyło. No cóż, LeBron ma już prawie 35 lat, no i nie było za bardzo na to czasu, więc trzeba to też zrozumieć. I mimo wszystko i przy tych wszystkich problemach i lukach, jakie na pewno będą w składzie, potencjał tego duetu, a być może tertetu, jeżeli dołączy ktoś trzeci, jest potworny i mimo wszystko Lakers i tak powinni, jeżeli tego nie spierdzielą totalnie, to i tak powinni być w gronie drużyn walczących o tytuł. Jędras, powiedz mi, to teraz sobie troszeczkę tak, tak jak pół roku temu fantazjowaliśmy o Antonym Davisie i wtedy wydawało się to taką fantasmagorią. A gdyby się okazało, że jednak uda się dopiąć ten transfer na tej zasadzie, że mamy 32 miliony dolarów do wydania na tego, nazwijmy to, średniego maksa, powiedz mi, jakie masz przeczucie, jak to się rozwinie, jeśli takie pieniądze będą do wydania? Kto przyjdzie? Nie wiem, muszę jedno nazwisko rzucić, tak? Czy mogę? No, no, nie wiem, no, no. Na pewno myślę, że ktoś przyjdzie z tej czwórki najlepszych, czyli Kawhi, Butler, Walker i Irving. Natomiast tak, metodą eliminacji myślę, że nie będzie to Irving, myślę, że on faktycznie idzie do Netsów. No nie wiem, no część mnie wierzy, że faktycznie może to być Kawhi. Ja wiem, że wszyscy tutaj teraz mówią Clippers, ale no ja nie widzę, jak po prostu gość przychodzi do pokoju z Davisem i LeBronem i mówi im, nie, idę do Clippersów być samodzielnym liderem. Leonard nie ma już nic do udowodnienia. To nie jest sytuacja jak z LeBronem kiedyś, czy z Durantem przechodzącym do Golden State. Leonard ma już dwa tytuły na koncie i to dwa tytuły zdobyte w piorunującym stylu. I on sobie może pozwolić, żeby pójść do super kumpli i kolekcjonować z nimi pierścionki. Ja nie twierdzę, że tak będzie, ale uważam, że to nie jest tak wykluczone, jak się wszystkim wydaje. Powszechnie uważa, tym bardziej, tak. że te... Tym bardziej, chociaż że z tego... trudno tak naprawdę cokolwiek z Kawhia wyczytać. On jest, tak powiem, zamkniętą księgą. Nikt nie wie, co on zrobi tak naprawdę, czego on chce.
Można tylko zgadywać. I cóż, no ja pamiętam, że kiedy Leonard żądał transferu z San Antonio, to pierwsze doniesienia były takie, co zresztą sam Wojnarowski pisał, że on chce do Lakers zostać wytransferowany. I potem to tak nagle gdzieś szybko o tym zapomniano, a ja bym tak całkiem tej możliwości nie lekceważył. No to by był oczywiście kosmos Leonard w Lakersach, ale ja tego nie wykluczam. Wiesz co, właśnie o tym kosmosie dzisiaj w nocy pisał Damon Jones, który jakby nie było jest starym ziomkiem LeBrona i pewnie ma tam jakieś swoje dojścia. Natomiast dzisiaj w nocy wrzucił jakieś takie dwa tweety, które jednoznacznie mówią, że czeka nas trzęsienie ziemi w poniedziałek. Nie wiem, co się stanie w poniedziałek, czy jakiś kolejny news pójdzie, jakiś kolejny przeciek. Ale jeżeli, no właśnie, jeżeli mówimy o trzęsieniu ziemi, no to właśnie tak jak mówisz, że jeżeli coś miałoby mnie szokować do tego stopnia, że byłoby to trzęsienie ziemi, to właśnie taki kałaj, szczerze mówiąc, to byłby totalny szok chyba. No tak, tylko teraz pytanie, czy przypadkiem Lakersi nie zmarnowali już na to szansy, nie dogadując timingu wymiany i czy nie okaże się, że Lakersi nie będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy na to. No to by była kuriozalna sytuacja, gdyby Leonard chciał przyjść, a Lakersi mówią, sorry, ale spartoliliśmy, nie mamy maksa dla ciebie. Weź podpisz za 5 milionów mniej. Co ty na to? To właśnie cały czas mnie to zastanawia, czy to było dyskutowane, czy to nie było dyskutowane. Nie chcę mi się wierzyć, by ja wiem, że te wszystkie kwestie zawiłości CBA są bardzo, bardzo trudne do opanowania i można o nich zapomnieć i że to dla Pelinki tak naprawdę był pierwszy taki wielki deal po prostu nie chcę mi się wierzyć, żeby to nie zostało dogadane, żeby to nie zostało przemyślane, bo chyba, że my o czymś nie wiemy. A na przykład LeBron stwierdził razem z Antonym Davisem, że oni się nie chcą bawić w żadne Big Three, tylko chcą we dwójkę oldschoolowo zrobić duet, który zdominuje wszystko i za pozostałe te pieniądze chcą po prostu gości, którzy będą uzupełnieniami, którzy będą trafiać trójki, będą na obwodzie i po prostu ułatwią im masakrycznie grę. Być może to jest plan, a o tym po prostu nie wiemy, tak? Optymistyczna wersja. Ja uważam, że po prostu zostało to spartolone lub pominięte i teraz będą to próbowali odkręcać. Mam nadzieję, że nie będzie to skutkować w tym, że będą musieli oddać więcej w tej wymianie. Ale mnie nic nie zdziwi. Ja już tutaj, umówmy się, tutaj już było sporo przejawów amatorszczyzny z obecnego składu zarządzającego, choćby negocjacje z Tyronem Lue, które też były strasznie kiepsko poprowadzone. A może po prostu to nie jest kwestia samych działań, ale nieumiejętności współpracy z mediami i odpowiedniego przekazu medialnego, który wysyłają Lakersi. Natomiast no, tak czy inaczej w tej chwili to tak trochę wygląda, że nikt nic nie wie, jak to tak naprawdę jest z tym timingiem wymiany. No i trzeba poczekać, co tam się wydarzy. No mam nadzieję, że jakoś coś się uda tego Maxa uratować. I zobaczymy którąś z tych gwiazd, no ale no, trzeba poczekać. No ja tak jak mówię, mnie nic nie zdziwi już w tym przypadku, bo tu już ten cyrk jest od dawna. No to jest też niesamowite, że przy tylu błędach, tylu przejawach amatorki ten zespół zbudował... Wciąż ma szansę. Takie podwaliny pod mistrzowski team, no to niebywałe jest naprawdę. Dokładnie. No ja jeśli mam być... Moim takim prediction jest to, że chciałbym, by był to Kawhi, natomiast wydaje mi się, że zdobycie mistrzostwa w Toronto spowodowało, że on tam będzie chciał budować swoje legacy. Tym bardziej, że zaproponowano mu chyba tam darmowe jedzenie do końca kariery w większości krajów. No to jest deal breaker w takim razie, to pozamiatam. Tak. Więc no, niewykluczone, że tam zostanie, że prawdopodobnie w Toronto zostanie. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli jest jakiś gość, który przyszedłby do Jeziorowców nawet za mniejsze pieniądze, to jest to Jimmy Butler. Mm-hmm. No dużo takich przesłanek, że Butler chce do Lakers. Zresztą to już słyszeliśmy w trakcie sezonu gdzieś tam jakieś plotki, że on jest zainteresowany Lakersami. No to też zależy, tutaj pytanie co zrobi Filadelfia, czy Sixers mu zaproponują tego pełnego 5-letniego maksa? Nie no, bankowo, no bo Sixers dla nich ten deal to było, wiesz, wrzucili wszystko na jedną kartę i oni nie mają wyjścia, tak. Nie mogą mu nie rzucić. No. No właśnie, ale to też były takie były spekulacje, plotki, że nie wiadomo czy ten piąty rok, czy tylko 4 lata mu dadzą. No jak dadzą mu 5 lat, no to ja nie wiem, czy Butler faktycznie byłby gotów zostawić tę umowę na stole, żeby podpisać
za mniej, za 4 lata w Lakersach, nie wiem. Natomiast no, Butler byłby też na pewno bardzo fajną opcją i jak najbardziej nie wiem nic przeciwko temu, żeby ktoś taki wylądował jako ten trzeci. Dołączył. Dokładnie. No dobra, no jeszcze tak patrzyłem sobie na tych wszystkich grajków. Zastanawiam mnie, co zrobi Kemba Walker i co zrobi Kyrie. Bo na pewno, nawet gdyby do Jeziorowców przyszedł Kawhi, czy właśnie... Boże, późna godzina jest. Już my przed chwilą rozmawialiśmy o Butlerze, a mi nazwisko Butlera gdzieś uciekło. Nawet jeżeli któryś z nich by przyszedł, ja cały czas się zastanawiam, jak oni zapełnią te dziury w rosterze. Kto, wiesz, no, ja wiem, że mamy LeBrona, który może wrócić spokojnie do tej pozycji point forwarda i zdobywali przecież mistrzostwo w Miami, mając Chalmersa na rozgrywaniu, który praktycznie nie rozgrywał. Natomiast ja cały czas się zastanawiam, kto na tej jedynce miałby u nas grać i tak szukam i ciężko mi znaleźć kogoś takiego za 5 milionów dolarów, dlatego tak automatycznie skłaniałem się ku temu, że jednak jako ten trzeci przyjdzie Kemba czy właśnie Kyrie, ale mówi się o tym właśnie, że Kyrie raczej jest już klepnięty na Brooklynie, tam D'Angelo Russell prawdopodobnie nie zostanie, niewykluczone, że pójdzie do Indiany, w Indianie podpisze, czy gdzieś indziej, gdzie mu zaproponują Maxa. Nawet mogą to być Clippersi, nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Może Lakersi? Podobno powrót do Jeziorowców jest wykluczony w przypadku D'Lo. Nie wiem, ma coś chyba za złe. Niemożliwe, dziwne. Zawsze jak myślę o D'Lo, to mi się przypomina ta reklama Footlockera. Jak są pierwszoroczniacy, grają, drugoroczniacy już chyba sobie grają tam na PlayStation. Tak. Wchodzi jakiś pierwszoroczniak z kolejnego draftu i chłopaki dają mu tam jakieś rady, co powinien robić w NBA, czego unikać i tak dalej. I pyta się D'Angelo Russella, czy ma jakieś rady dla niego. Myślę, masz telefon? Mam. Wyciąga ten telefon, mówi, daj mi go. Tak. I D'Angelo bierze ten telefon i wyrzuca przez okno gdzieś tam w morze. Jest to świetna reklama. No, propsy. Propsy dla kogoś, kto to wymyślił, bo naprawdę super, super się odnaleźli w tej tematyce. Choć niestety sytuacja nie była chyba zbyt sympatyczna dla Nika Younga, tak. który no już jak wiemy nie jest z Iggy Azaleą. No nie zazdroszczę mu, powiem ci, że Iggy Azalea, smuteczek, no ja bym płakał, gdyby to, ktoś taki, muszę wiesz. Muszę bo ja do tej osoby... Nie żartuj! To jest o Jezu! Tylko, czekaj, nie, no, na pewno ma wielu, na pewno ma wiele osób, które nie są fanami jej figury czy muzyki, natomiast, no, powiem ci, zdrowa dziewczyna generalnie. Dobra, no. To ja sobie potem pod nagraniem. powróćmy do koszykówki, tak, powróćmy do koszykówki. Okay. No i co? No dobra, no to co nas czeka, Jędras? Myślisz, że co, że będzie ten trzeci max, czy będą obudowywać grajkami? Bo mówi się o tym, że nawet Lakersi są zainteresowani Brookiem Lopezem. Ja myślę, że celem jest ten trzeci max. Pytanie, czy formalnie będzie się dało to zrobić, ale myślę, że jak najbardziej trzy gwiazdy to jest to, czego Lakersi chcą. Myślę, że jeżeli to się uda, w sensie jakoś się odkręci tą kwestię timingu tej wymiany i będą te pieniądze, to myślę, że chętnych do przyjścia, do grania takich tych link chaserów do Lakersów nawet za małą kasę nie zabraknie. Bardziej obawiam się o to, czy ten zarząd, czy Pelinka z Rambisami wybiorą właściwe osoby z tego grona, czyli na przykład pójdą, nie wiem, za gośćmi typu, nie wiem, Arizy, a nie na przykład, nie wiem, za Melo Antony, tak, czy tego typu ruchami, czyli że będą to faktycznie zawodnicy z odpowiednim skillsetem, a nie po prostu nazwiska, które fajnie wyglądają. Mam nadzieję, że pierwszym rozgrywającym drużyny nie będzie Rajon Rondo. Proszę o to, żeby tego nie było, chociaż tyle. No i cóż, no i tyle, no i jestem gotowy na każde objawy, przejawy kolejne jakiegoś amatorki cyrków czy innej dramy, bo to musi być regularnie w LA i raz na jakiś czas, no musi po prostu, coś się musi przy każdym fajnym ruchu coś się musi spierdzielić, jakiś musi być odbrysk
który wkurzy kibiców. No i pewnie tak jeszcze będą. No pytanie, oby te plusy ujemne nie przysłoniły plusów dodatnich. No, tak, dokładnie. Wiesz co, ja jestem teraz, kończę czytać książkę Ray Allena, tak a propos o, Rajona nie Rondo. Nie wiedziałem, że wydał książkę. Tak, tak, wyszła książka. No, polecam. Chociaż jest tam kilka takich ciekawych wątków dotyczących choćby trenera George'a Karla. I jest też troszeczkę o finałach NBA z Lakersami. Jak o. bardzo Boston to, jak bardzo Boston to przeżył tą porażkę w 2010 roku. Jest też coś tam troszeczkę na temat finału 2008 roku. Natomiast ciekawe było to, że Ray Allen troszeczkę więcej opowiedział o tym konflikcie z Rajonem Rondo. I tam Rajon Rondo przedstawiony jest jako naprawdę ciężki gość. I tak się zastanawiam, no, że być może faktycznie to problem jest z Rajonem Rondo, z jego wybujałym ego. Bo praktycznie gdzie się nie pojawiał, tam były wiecznie jakieś tam problemy. W zeszłym roku też miałem wrażenie, że tak sobie grał w kratkę. Wtedy, kiedy chciał, to grał. Jak był mecz z Bostonem, to tam był mega zmotywowany i zagrał niesamowity mecz. A później znowu go nie było przez 10 tak, spotkań. Tak, to jest I z drugiej strony pamiętam, co robił w Pelikanach w playoffach. Praktycznie przeprowadził ich przez pierwszą rundę z Portland. Także no... Nie, no też chyba nie chciałbym już Rajona Rondo w Jeziorowcach. Natomiast jeżeli sytuacja potoczy się tak, że tylko on będzie do wzięcia za minimum, a nie będzie innego gościa, no to chyba Lakersi nawet nie będą mieli wyjścia. To ja się zgłaszam, ja mogę grać. Mam słaby kozioł, ale lepiej rzucam niż Rondo. A Caruso? Myślisz, że dostaje szansę? O, właśnie, nie. Caruso mam nadzieję, że tak, bo to bardzo... Myślę, że to jest fajny grajek. Oczywiście nie na startera, ale gdzieś tam na obrzeżach rotacji. No pokazał dużo, wystarczająco bym powiedział, pokazał pod koniec sezonu, kiedy dostał minuty. Ja mam nadzieję, że jak najbardziej Lakersi go zostawią. Tam ubiegłoroczny, znaczy ten miniony sezon pokazał, że potrzebni są tacy gracze, takie walczaki, którzy zawsze, co by się nie działo, wychodzą i gryzą parkiet. No i taki Caruso właśnie kimś takim jest i jak najbardziej mam nadzieję, że on zostanie w zespole. Oby. No dobra, jednak. No, problem z tą sytuacją, która jest teraz, jest taki, że w sumie to jeszcze mało wiemy, w sumie to jeszcze bardzo dużo się może zdarzyć. Tych scenariuszy jest naprawdę bardzo wiele i tak naprawdę sytuacja jest na tyle, Boże, i znów mi słowo wypadło, no jest po godzinie 22, kiedy to nagrywamy, dlatego sytuacja jest na tyle, jest tak dużo zmiennych, że tak naprawdę może się jeszcze bardzo dużo pozmieniać w ciągu najbliższych godzin, nawet nie dni, dlatego no, ciężko nam w tej chwili cokolwiek, coś więcej powiedzieć na temat tego, co nas czeka, tak, wychodzi na to, że chyba oni sami nawet nie wiedzą, co ich czeka, więc to już jest w ogóle ewenement. Natomiast ja trzymam kciuki za to, żeby... Nie wiem, no... Wojnar chyba wspominał o tym, że... Przepraszam, nie Wojnar, ktoś inny. Kun chyba jeszcze, że być może to ten deal, który jest w obecnej formie, on być może nie jest skończonym dealem, dlatego tam się jeszcze wiele może pozmieniać. Być może się okaże, że inne nazwiska mogą zostać to wszystko włączone. Przed chwilą przeczytałem tu w międzyczasie, kiedy sobie nagrywamy, że Pelikany już chcą dealować tym czwartym numerem draftu, więc tam już dużo się generalnie dzieje, trwają jakieś rozmowy, więc niewykluczone, że jutro wstaniemy, podcast wypuścimy w eter, a okaże się, że już sytuacja się zmieniła i już są jakieś nowe, ciekawe newsy, które zmieniają sytuację o kolejne 180 stopni i może coś innego będzie nas czekać. Natomiast tak już na zakończenie chcę powiedzieć, że fajnie się stało, że zostało już to dopięte, że Anthony Davis wyląduje, że jest to klepnięte, jest ten duet, już pewien etap po prostu zamknęli, a nie będziemy już się zastanawiali, czy młodzi będą się rozwijać, czy nie rozwijać, czy będą to mocno przeżywać, czy nie. Najważniejsze, że już wiemy, na czym stoimy i od tego momentu można dalej budować. No tylko pytanie, jak oni to zrobią, ale to już oni niech się tym martwią, a my sobie poczekamy i chyba z przyjemnością będziemy nasłuchiwać i wyczytywać kolejnych raportów, jak sytuację pieprzą albo idą do przodu. Tak, no ja liczę na to, że tutaj LeBron James liczem polem nie pozwolą za dużo spartolić. I zadbają o to, żeby gwiazdy, te dwie gwiazdy zostały dobrze, rozsądnie obudowane. No i cóż, mamy 26-letniego superstara, który tutaj chce grać, więc jeżeli nie wydarzy się katastrofa,
to podpiszę za rok 5-letni kontrakt i no to jest to jakiś tam poziom spokoju gwarantuje, więc więc no cieszyć się i liczyć, że tutaj żadna katastrofa się nie wydarzy. I trzymamy A kciuki. teraz jeszcze jedno pytanie. Jak postrzegasz ten deal, który jest w obecnej formie? Jak byś go porównał w stosunku do tego, co było w plotkach w lutym, kiedy nie klepnięto tego dealu, odeszli od rozmów? Jak byś to ocenił? No, to też zależy, jak ocenić kwestię piku, tak? Bo ten pik czwarty zmienia dużo. Natomiast ten pik też był w wymianie wtedy oferowany, tylko że wtedy nie wiedzieliśmy, że on będzie taki wysoki. Więc tak naprawdę de facto Lakersi w sumie oddali mniej z tej perspektywy, no bo zatrzymali Kuzmę i nie musieli brać Solomona Hilla z jego kontraktem, więc to jest plus. Więc od niej w sumie oddali mniej, no niewiele mniej, ale mniej, ale Pelikany nie dostały mniej. To jest taki paradoks trochę, bo Lakersi w sumie oddali mniej, ale Pelikany nie dostały mniej, bo ten pik w drafcie okazał się po prostu wyższy niż zakładano. Więc wydaje mi się, że jest to plus, chociaż niewątpliwie te działania Magica mocno utrudniły sytuację Lakersom, bo teraz trudno było się wycofać z oferty, która już była na stole. Więc gdyby wtedy Magic tak nie zaszalał, to być może teraz negocjacje wyglądałyby troszkę inaczej i nie trzeba byłoby oddawać tak, ich wszystkich. No. Tym bardziej, że Jeziorowcy tak naprawdę rywalizowali chyba głównie ze sobą. No bo właśnie, Boston z tego co się okazuje nie położył na stole chyba Jasona Tatuma. Nie położył na stole Jaylena Browna chyba, jeśli dobrze tam widziałem takie raporty jakieś. Więc w ogóle śmieszna sytuacja, że Pelikany czekały na tą ofertę Bostonu tak naprawdę i odeszli od rozmów pod pretekstem tego, że ej, Boston nam przecież zaoferuje taką ofertę, że walczy się Jeziorowcy. A wyszło na to, że Boston chyba nawet nie usiadł na dobre do rozmów, bo tracą w tym momencie Kyriego. Są bez Antonego Davisa, więc chyba Boston jest największym przegranym całej tej sytuacji. Tak, zdecydowanie. Chociaż tak sobie myślę, że odejście Kyriego, to, że oni stracą Kyriego, niekoniecznie będzie musiało oznaczać, że oni zaliczą słabszy sezon w przyszłym roku, bo być może się okazać, że będzie wręcz przeciwnie. Jak wiele atmosfera w szatni robi, widzieliśmy w tym sezonie, nie tylko po przykładzie Jeziorowców, ale także i Bostonu. Myślę, że młodzi zawodnicy Bostonu już teraz też wiedzą, że nie będą dealowani, wiedzą, że jakieś tam pieniądze zostaną dla nich do podziału, że klub raczej się z nimi nie rozstanie, więc może też zagrają inaczej. Natomiast Boston to nie nasz ogródek, nie będziemy się nimi przejmowali. Mamy swój własny ogródek, swoje własne kamienie, zabawki w tym ogródku. I co? No chyba poczekamy sobie do następnego nagrania. Nie wiem, szczerze mówiąc, sytuacja jest tak rozwojowa, że niewykluczone, że za tydzień nagramy kolejny podcast, bo być może już będzie wiadomo coś nowego i trzeba będzie ten temat przegadać. Jedas, chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, no czekamy na początek lipca, bo wtedy nam się wszystko wyjaśni. No i tyle, no i co? No i czekamy na to, jak się sytuacja rozwinie. Oby jakoś się wykaraskali z tej kwestii dogadania szczegółów wymiany. No i kurczę, fajnie by było, jakby już był sezon, nie? Byśmy oglądali to AD w koszulce LA. Pozostaje nam granie na PlayStation. Tak, a ja w ogóle miałem teraz fajny weekend, bo w piątek był finał polskiej ligi i mój Anvil, którym kibicuję od lat, wygrał w 7 meczu mistrza, a w sobotę Anthony Davis został Lakerem, więc czekam, co będzie dzisiaj, jeszcze niedziela trwa. No widzisz, dobry okres masz, oby więcej takich czasów. No dobra, no ja korzystając z tego, że zaraz się zbliżają wakacje, to pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i życzę wam miłych wakacji. Ciepłych, bez dni deszczowych, raczej niech te słoneczne będą. I co? No i kończymy nasz podcast i zapraszamy do następnego 22 odcinka. Tymczasem żegnałem się z wami Rafał Niewiadomski i Andrzej Cymorek.